doskonałymi mówcami, świetnymi dziennikarzami. Przywitajcie ich gorąco. Maria Szabłowska, Krzysztof Szewczyk. Wydawnictwo Znak z Krakowa. Gdzieś tam zrobili takie próby, widocznie researchi powiedzieli, zadzwonili, że powinniśmy to zrobić. A my na ogół, mówię teraz za siebie, nigdy nie odmawiamy. No jeśli ktoś nam proponuje książkę, to nie odmawiamy rzeczywiście. I nie odmówiliśmy, podpisaliśmy umowę i dosyć szybko ta książka powstała, no bo termin był krótki i właściwie wiele rzeczy się w niej nie znalazło, w tej książce, bo po prostu trzeba było oddać tam tego i tego dnia, tego i tego miesiąca i koniec. I w związku z tym nawet niektórzy koledzy, no bo to jest książka, to, jakby to powiedzieć, ona ma taki podtytuł Życie rock'n'roll i inne nałogi. To jest książka o nas, o naszych kolegach dziennikarzach i przyjaciołach dziennikarzach i o naszych kolegach i przyjaciołach artystach. No i również o tych, z którymi pracowaliśmy w radiu i telewizji. Tak, im dedykujemy również tą książkę. A dlatego również ta książka powstała i my w ogóle jakby wytłumaczyliśmy się, dlaczego my w ogóle w tej branży, dlaczego dzięki tej branży również wielokrotnie dotarliśmy do Opola, bo to było takie zauroczenie właśnie z naszej strony tymi gwiazdami, tymi ludźmi, o których piszemy, tymi nazwiskami polskiej sceny. Ale właśnie jeszcze skończę swoją myśl, że po prostu nie wszyscy się w tej książce znaleźli. A ja zauważyłam, że artyści to czytają tak książkę, patrząc, czy jest tu o mnie. I no nie o wszystkich naszych znajomych tam jest. Więc myślę, że będzie część druga na pewno, bo ta część pierwsza zaczyna się niemalże od naszego wczesnego dzieciństwa, o tak można powiedzieć. Towarzysz ubierny. W książce to są historie nasze, z naszego życia, ale bardzo dużo jest takich opowieści właśnie z drugiej ręki, tak jak ta o tej sumie, ale one wszystkie są prawdziwe i autoryzowane, że tak powiem, bo tam na przykład, nie wiem, taki fragment o Zbyszku Wodeckim dosyć obszerny jest, ale to jest po prostu człowiek, który jest niesamowicie inteligentny, dowcipny i któremu się najdziwniejsze rzeczy przydarzały w życiu i przysięgam, że wszystkie te rzeczy, o których piszemy, a jeszcze połowy nie napisaliśmy, jeśli chodzi o Wodeckiego samego, to są prawdziwe. Nie lękam się, nie zapomnisz mnie. Ja naprawdę, czytając tę książkę, zobaczyłam was zupełnie w innym jeszcze świetle. Naprawdę. Dobrze. Zaskoczyliście mnie. Absolutnie tak. Czym? Swoim kręgosłupem macie tu charakter. My w siódmym niebie czuwać, kiedy licho śpi. Nucić dla ciebie, pisać pieśni jak Kali. A co innego, jak to piszą osoby, które po pierwsze znają tych ludzi, dwa, świetnie to wszystko śledzili, trzy, mogą to ubrać jakby w taką smaczną całość, więc mi się wydaje, że tutaj się wam należą gratulacje. Nasi szanowni goście otrzymają dzisiaj tytuł ambasadora Stolicy Polskiej Piosenki. Ten tytuł jest przyznawany przez Radę Miasta Opola. Odznaczenie, którego się nie spodziewaliśmy. Od jakiegoś czasu o tym już wiemy oczywiście, ale było to zaskoczeniem wielkim. I co możemy obiecać, to że nadal będziemy działać dyplomatycznie.